Grzegorz, witamy Cię w naszym cyklu spotkań z ciekawymi ludźmi. Jesteśmy u Ciebie w Austerii, Krokus. Jesteśmy przy Twojej galerii i właśnie przy Twojej, bo to są Twoje obrazy i wiesz, no, my też ileś lat temu mieliśmy jakby częściej kontakt ze sobą, ale to, co jakby widać na ścianach, jest niezwykłe i chciałbym, żebyś się podzielił z nami, z naszymi widzami tym, co robisz, bo poza tym, że prowadzisz już od lat X to miejsce, w którym jesteśmy, no to obrazy są niezwykłe i też niezwykłą techniką. Powiedz trochę jakby o sobie, co się działo i skąd takie zamiłowania i taki talent. Oczywiście, witam Was bardzo serdecznie, witam Państwa. Rzeczywiście od 2009 roku prowadzę galerię malarstwa z różnymi malarzami. Mam współpracę taką na stałe, którzy przyjeżdżają tutaj na plenery malarskie. Też to są ludzie, którzy są amatorami, ale też zawodowcy, jak Stanisław Przewodzki, Florian Kochut. Tutaj też byli znani malarze, którzy rzeczywiście pokazują, jak malować, tak? Tym ludziom. Robię 4 razy do roku przynajmniej te plenery malarskie. Od tego roku może będzie to częściej. No i w 2016 roku namówili mnie, żebym popełnił swój pierwszy obraz. Taki challenge w zimie, w lutym był plener malarski i powiedzieli, no tutaj wystawiasz te wszystkie obrazy, to może coś byś namalował. No i tak namalowałem. Mój obraz się sprzedał jako jedyny po plenerze i zacząłem malować. Zacząłem malować akrylem. Ten akryl mnie trochę znudził po 2 latach. Namalowałem 250 obrazów, które rozdałem, sprzedałem za jakieś pieniądze. Zawartość, powiedzmy, tylko płótna i materiału, który jest włożony w to. No i szukałem jakiejś dla siebie takiej rzeczy, która będzie charakterystyczna, tylko że to ja robię. Jestem w tej chwili jako jedyny na świecie, można powiedzieć, którą tą techniką maluję, dlatego że to maluję pudrem, ale na płótnie. Czyli maluję różnymi patyczkami, różnymi wacikami, gąbkami. Tworzę obrazy w 3D, jak tutaj widać, i to są obrazy bardzo takie realistyczne, wręcz wyglądają niektóre jak zdjęcia. Ciężka to jest technika, dlatego że trzeba zamalować tą pikselę albo nie zamalować w płótni i to tworzy obraz dokładnie. Tak to wygląda. Trochę większe obrazy, trochę inaczej się maluje, bo bardziej się rozmazuje, ale też, jak tutaj widzicie, te ręce chociażby, gdzieś to wszystko ma swoją dokładność. A wiesz co, bo tak, no, siwy włos zdradzałby, że to jest druga młodość. No tak, tak. No właśnie, tak. I teraz jakby, wiesz, rzecz taka, która myślę, że może być pewną inspiracją dla ludzi w różnym wieku, też dla tych młodych, bo ty jeszcze przy okazji tak pod pseudonimem Żużu malujesz, tak, z tego co widzę, tak. Ale w 2016 zacząłeś malować, tak. Wcześniej też już coś robiłeś, nigdy, malowałeś? Nigdy. Nie miałem, oprócz tego, że właśnie były te plenery malarskie, to jako ja osobiście nie miałem styczności ze sztuką taką. Czy wiesz, bo to tak jak powiedziałeś, to trochę wygląda jak zdjęcia, trochę, niektóre z tych obrazów i ja jestem lejkiem kompletnym, jeżeli chodzi o malowanie. To nie wygląda, jakbyś zaczął w 2016 roku, bo to mamy 2024, więc wiesz, to jest zaledwie 8 lat. I jak się okazuje, w różnym wieku można zacząć realizować swoje pasje i dzielić się sztuką. Tak? Dokładnie. I jak najbardziej polecam to wszystkim. Wiele ludzi właśnie w wieku średnim, czy już jak przychodzi na emeryturę, zaczyna myśleć o tym, że wytworzyła się pustka. I ci ludzie, którzy tutaj przyjeżdżają do mnie, właśnie to jest przeważnie 60 plus, tak, w takim wieku, chociaż też trafiają się młodzi, ale to są ludzie naprawdę, którzy chcą czymś tą pustkę wypełnić.
Zapisują się do różnych klubów, do klubu seniora, a tam najczęściej właśnie albo jakieś szydełkowanie, albo jakieś wyroby z gliny, ale większość właśnie wybiera malarstwo z tego, co tutaj słyszę od ludzi, którzy przyjeżdżają. Rzeczywiście to jest takie wypełnienie pustki i nie trzeba w życiu było malować wcześniej, bo ten talent ma się w sobie. To nie ma złych obrazów. Ja to wszystko mówię ludziom. Nie ma złych obrazów, które namalujecie, dlatego że te obrazy tworzą was. Wy tworzycie te obrazy, ale to jest wasza dusza na tych obrazach. Wiesz, to taki niezwykle głęboki, interesujący mnie, czy jakby nas temat. Ja trochę nawiążę też do rozmowy, którą odbyliśmy krótko przed jakby tym, zanim zaczęliśmy nagrywać. Bo też u ciebie będą się odbywały warsztaty, jeżeli pozwolisz, bo pytałeś jakby o pewien temat. Właśnie to trochę dotyczy tej pustki, bo niektórzy zapomniają tą pustką właśnie, tą pustkę malując, bo czują, że czegoś im brakuje w życiu, a się okazuje, że po tej 60. No, ta pustka, wiesz, jakby, bo wcześniej to było tyle zajęć, dokładnie, tyle różnych rzeczy. Tak, ta pustka jest fizyczna, ale ona oczywiście bardzo często wynika z jakiejś takiego poczucia braku jakiegoś puzzla w środku. To, co powiedziałeś, że jakby te obrazy są duszą, tak? Jakimś światełkiem, które wychodzi na zewnątrz. To jest prawda. Ja w 2016 zacząłem malować, bo tak mnie trochę podpuścili z tym malarstwem, ale tak naprawdę później była pandemia, była ta pustka. Nic się nie działo. To człowiek wypełniał coś, bo praktycznie tutaj gości nie mieliśmy, nikt nie przyjeżdżał. Później trochę zacząłem chorować i do dzisiaj choruję i też nie mogę się spełniać zawodowo. Jestem nieczynny w tej chwili zawodowo jako kucharz, bo taki mam zawód. Ale staram się wypełniać tą pustkę właśnie tym, żeby, że tak powiem, kolokwialnie głowa nie bolała. Tak, dzieląc się pięknem takim. Tak, oczywiście, że tak, oczywiście, jak najbardziej. Tak, robisz plenery, na razie co najmniej 4 razy w roku i na nie zapraszamy każdego, kto będzie chciał do Austerii. Tak, oczywiście. Będzie można was znaleźć i na Facebooku, i na stronie internetowej. Tak. A jakbyś jeszcze mógł się podzielić właśnie taką refleksją dotyczącą tego, bo ja jeszcze raz powtórzę, to Grzegorz kompletnie nie wygląda, jakbyś zaczął malować 8 lat temu. To trudno sobie wyobrazić jakby i tyle szczegółów i taką, nie wiem, szczególnie w tej technice, tak mi się wydaje, gdzie to jest jakiś puder czy gąbka, to nie ma cienkiej kreski. Nie ma. I żeby z taką precyzją oddać pewne szczegóły w tych obrazach. I na dzień dzisiejszy wypełniasz trochę taką misję dzielenia się pięknem. Tak, oczywiście, że tak. Tak. No, ja każdemu powtarzam, że każdy tą wrażliwość ma w sobie i pokazuje to, tą wrażliwość właśnie, jak tworzy coś. Czy to będzie obraz, czy to będzie rzeźba, cokolwiek, czy to będzie fotografia nawet, jeżeli robi to z pasją, to oddaje całego siebie i pokazuje, jak jest wrażliwy. Ja staram się to wszystkim przekazać, którzy tu przyjeżdżają. Nie tylko plenerowiczom, rzeczywiście tym, którzy przyjeżdżają pomalować, czy porzeźbić cokolwiek, ale staram się zwykłym ludziom, którzy nas odwiedzają, jako klienci przyjeżdżają na nocleg tylko, pokazuję. Dlatego mamy tak dużo tutaj obrazów wystawionych i uwrażliwiam tych ludzi na to piękno, bo ludzie wyjeżdżają tu z jakimś takim większym doświadczeniem tego, co tutaj mogli zobaczyć i rzeczywiście później mam takie kartki, nawet od ludzi przysyłają, że jak to było wspaniale, jakie opowieści, że czegoś się nauczyli nowego. Zwykli ludzie, którzy tylko na jeden nocleg nawet przyjechali. No wy też jakby macie, jesteście położeni w takim pięknym, wyjątkowym miejscu, to jeszcze pewnie będzie okazja, żeby o tym porozmawiać, ale jakbyś też mógł opowiedzieć mi i naszym widzom, co tobie dało, bo tak sobie wyobrażam, że wiesz, jakby wejście w sztukę w taki sposób praktyczny, wykonując ją, być może w jakiś sposób ciebie też zmieniło. Oczywiście, właśnie. Oczywiście, dało mi to spokój ducha.
przez te lata, które przeżyłem i przez ostatnią chorobę, którą przechodziłem, uspokaja mnie to wewnętrznie. W tej chwili nie mogę malować z racji choroby nawet. Staram się przynajmniej wrócić do malowania. Przez ostatnie pół roku nie malowałem nic. I będę starał się rozwijać. Jest to dla mnie w tej chwili trudne, ale nawet każda taka próba to uspokaja mnie. Grzegorz, życzymy Ci tego spokoju, oddania się tej pasji, powrotu jak najszybszego do zdrowia i do realizowania tych pięknych dzieł sztuki, mniejszych i większych, jeżeli chodzi o gabaryty. Dziękuję. I tego Państwu życzę również. Tak, i życzymy naszym widzom, żeby odnajdywali kawałek takiego puzzla, który uzupełni siebie ich pustkę. Przede wszystkim w tym. Siebie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Jest dobrze? Jest dobrze, jest dobrze. Okay. Poszło. Zsiadło. Zsiadło. Okej. Okay. Jak to z boku wyglądało? Jak z boku? Z boku, tak. Z boku dobrze. Jak z boku. Czemu mleko nie jedzie na koniu? Bo zsiadło. Tak.